Zawsze, kiedy robię materiał zestawiający największe sumy wydane na konkretną grupę przedmiotów związanych z grami, czy to fizycznych, czy wirtualnych przedmiotów, nie mogę wyjść z podziwu. Pieniądze, które ja wydałbym na wino i kobiety, inni wydają na rzadkie przedmioty, które słyną tylko z tego, że są rzadkie. Dobrze wiem, że uwielbiacie słuchać o pieniądzach i o tym, jak to jakiś zapaleniec przeznaczył na wirtualny przedmiot kwotę, za którą bylibyście w stanie kupić nie najgorszej klasy samochód. A dzisiaj o Counter-Strike'u Global Offensive. Nie mogliśmy uciec od tego tematu. Jest zbyt popularny. Popularność naszego filmu przysparza popularności także nam, a my lubimy być popularni. Counter-Strike Global Offensive to z pozoru tylko kolejna odsłona jednej z najbardziej rozpoznawalnej serii shooterów. Twórcą pierwszych wersji starego, dobrego CS-a zapewne nigdy nawet się nie śniło, że stworzenie oprawionej w kanciastą grafikę bójki gości z goglami narciarskimi i tymi ze skarpetami na głowie z dziurami na oczy będzie pierwszym łańcuchem w ogniwie ogromnego biznesu. A CSGO stanowi wielką część tego biznesu. Esport, który także jest lwią częścią tego zagadnienia, dzisiaj odstawimy na bok. To właśnie szalone ceny skórek do broni sprawiają, że temat jest tak kontrowersyjny. Ale od początku, na czym to polega? Tak w skrócie, po zwykłej rozgrywce lub meczu rankingowym istnieje szansa, że w wasze ręce trafi skrzynka. Święta w tym roku przyszły wcześniej, ale nic z tego. Aby ją otworzyć, potrzebujecie kluczyka. Zdobędziecie go za około 2,5 euro, kupując go na Steamie lub w mniej oficjalnych źródłach. W zależności od tego, ile macie szczęścia, wylosujecie albo mało rzadką skórkę do waszej broni, albo kompletny unikat, który sprawi, że właśnie w tym momencie będziecie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Ceny tych drugich potrafią być naprawdę duże. Skórki te tworzone są przez graczy, a Valve wrzuca daną pulę tychże skinów co pół roku do skrzynek. Dropiąc w miarę rzadki skin, bylibyście w stanie utrzymać się przez miesiąc. Za te najrzadsze znacznie, znacznie dłużej. Ceny często się zmieniają i są zależne od tego, ile w danym momencie egzemplarzy jest w obiegu oraz z jak wyeksploatowanym przedmiotem mamy obecnie do czynienia. Takie transakcje odbywają się przeważnie na zewnętrznych witrynach poza Steamem, gdzie m.in. można obstawiać mecze swoimi skórkami, a także wymieniać się z innymi graczami unikalnymi skórkami. Jednak zarobek na skórkach wcale nie jest taki prosty. Sprzedaż na Steamie jest możliwa, jednak spory procent zysku trafia do Valve, a pieniądze pozostają jedynie w portfelu Steamowym. Nie możemy więc ich wykorzystać nigdzie indziej poza Steamem. Oczywiście jest na to sposób. Za finanse z wirtualnego portfela możemy kupić klucze, które stają się niejako walutą, a je możemy już opnąć gdzie indziej. Wartość danego przedmiotu można wówczas przeliczyć na klucze, zakładając, że jeden jest wart około 2,5 euro. Zobaczmy chociażby przykłady tych droższych edycji skórek, których ceny są oczywiście nieoficjalne i czysto szacunkowe. Na przykład, żeby mieć M4A1 w wersji Knight ze złotymi wstawkami, będziecie musieli wydać około 1000 dolarów. Źródła podają, że AK-47 w wersji Fire Serpent to koszt powyżej 1300 dolarów. Za M4A4 w wersji Hole zapłacicie w uproszczeniu około 1400 dolarów. Obecnie jest to skórka nie do zdobycia, bo została usunięta ze względu na to, że jej twórca nie miał pełni praw do jej grafiki. Prawdopodobnie została ona ukradziona. No a właściciel AWP Dragon Lore mógł zarobić dużo albo bardzo dużo, bo na początku skórka ta warta była około 10 tysięcy dolarów. Wystarczyło poczekać trochę czasu, żeby cena spadła, bo szacuje się, że jest warta obecnie od 2 tysięcy do 8 tysięcy dolarów. Zazwyczaj największe ceny osiągają skiny noży. A skoro osiągają najwyższe ceny, to jak łatwo się domyślić, wypadają ze skrzynek najrzadziej. Czerwony nóż motylkowy to około 5000 dolarów. Bagnet M9 w wersji Doppler Czarna Perła również dostaniecie za około 5000 dolarów, co przy obecnym kursie waluty daje 18 500 zł. Najzabawniejsze jest to, że to jeszcze nie koniec. Żeby wyposażyć się w karambit także w wersji Doppler Czarna Perła, pozbędziecie się ze swojego konta 6500 dolarów.
Skórka Case Hardened to wydatek rzędu 7,5 tysiąca dolarów. Czerwony karambit to prawdopodobnie 10 tysięcy dolarów, czyli tyle samo co bagnet w podobnej wersji. Niebieski karambit to około 12 tysięcy dolarów, czyli 44 tysiące złotych. Absolutnym rekordem jest czerwony bagnet M9, albo jego rekordowa cena, która niedawno wynosiła ponad 23 tysiące dolarów, czyli ponad 85 tysięcy złotych. No, ale teraz jest to już prawdopodobnie nieaktualne, bo obecna cena oscyluje wokół 4 tysięcy dolarów. Logika nakazuje myśleć, że im więcej kluczy nakupimy, tym prawdopodobnie większa szansa na to, że statystycznie ze skrzynek dostaniemy więcej rzadkich skórek. Czysty zysk. Tym, którzy byli pewni, że tak jest, rzeczywistość pokazała środkowy palec. Było wiele przypadków, w których ktoś zaopatrzał się w powiedzmy 1000 kluczy, czyli równowartość 2,5 tysiąca euro, co z kolei daje nam 9250 zł. I nawet w najmniejszym stopniu jego inwestycja nie uległa zwrotowi. Dla kontrastu, czasami po otwarciu jednej, jedynej skrzynki w nasze ręce może trafić piekielnie rzadka skórka, warta kilka tysięcy złotych lub więcej. Tam, gdzie pojawia się możliwość zdobycia pieniędzy, pojawiają się również osoby, których intencje są dość wątpliwe. W CSGO nie brak wszelkich skamerów i oszustów, którzy posługują się najróżniejszymi sposobami, by zarobić. Bazują albo na naiwności, albo przewrotnych manewrach, które mają na celu wyłudzić pieniądze. O witrynach z rzekomymi darmowymi skinami nawet nie wspomnę, ale jeżeli jesteśmy mało doinformowani, możemy paść ofiarą choćby wymiany na przedmiot z Doty 2. Nie wszyscy przecież znają dokładnie rynek zarówno jednej, jak i drugiej gry. Czasami pod przykryciem korzystnej transakcji możemy wymienić naszą skórkę wartą załóżmy 180 dolarów na przedmiot z Doty 2 nie wart tak naprawdę nic, z tym, że wystawiony za powiedzmy 200 dolarów. W teorii daje nam to 20-dolarowe przebicie, a w praktyce bezużyteczny przedmiot, którego nikt od nas nie odkupi. Valve wpadło na pomysł biznesu idealnego. Umieszczenie w grze paczek ze skinami zupełnie nic ich nie kosztuje, a generuje niewyobrażalne wręcz zyski. W zasadzie firma może być niemalże bierna, a jedną z niewielu jej aktywności i tak będzie liczenie wpływów. W końcu rynek regulowany jest przez graczy, a ceny niektórych skórek potwornie drogie. No a na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzach. Ja już się z wami żegnam. Mówił do was FanGotten. Hej!